eyes glow, drop me down to the dream below, 'cause I'm only a crack in this castle of glass, hardly anything that can use. Kuk, kto tam? To ja, Ursulka. Jaka Ursulka? Blondyneczka. To ty, kochane dziecko. Gdzie ty byłaś tak długo? Schowana. Daleko. Wejdź, wejdź, drogie dziecko. To jest mój dom. Biały, z czerwoną dachówką. Ma nieduże okna i brązowe okiennice. Na oknach stały doniczki z różnymi kwiatkami. Po podwórku chodziły gęsi i kaczki. Przed domem rósł warzywny ogródek z fioletowo kwitnącym szczypiorkiem. Mieliśmy cztery izby. W jednej spałam ja z moją młodszą siostrą Lizą, w drugiej najmniejszej Hans, mój brat, a w trzeciej tatuś z mamusią. Tu stała kuchnia węglowa z bardzo gorącymi fajerkami. Naprzeciwko nieduży, drewniany stół, a na nim dzbanek z siadłym mlekiem. Do stołu siadaliśmy zawsze wszyscy razem. Mamusia zostawiała z kuchni gorące ziemniaki i wysypywała na stół. Obieraliśmy i jedliśmy z solą, popijając mlekiem. Potem wszyscy szliśmy na pole, nawet mała Liza. Bóg! Kto tam? Mąż. Jesteś wreszcie. Podjęty. Przyjechałeś autobusem? Rowerem. Siedzisz w pociągu? Coś z prądu. No to przez wiatr. Sprawdzę. Zostań. Taki kawał? Rowerem? Rowerem. W szufladzie zawsze był świecę. Badam tam są. Myślałam, czy nic ci nie jest. Jadę, a ty się martwisz. Tak jak być powinno. Zmieniłeś się. Zmężniałeś. No, no, suchy karmię w internecie. Zarost masz. Rowerem. Pewnie parę dni jechałeś. Dwa. Teraz jedziecie samochodami. Ja jeżdżę rowerem. U ciebie wszystko w porządku? W porządku. Na pewno? Wszystko dobrze. Pytam, bo powinnam zapytać. Wszystko dobrze. Silny i zdrowy. Mały? Zupełnie niepotrzebna ekscytacja. Przepraszam. Myślałem, że pani wyjechał. Wspieramy się. Za co pani chciała przeprosić? Zawsze lepiej przeprosić. Na początku. Coś cię swędzi, kochana? Tak się dziwnie odchylasz. Właściwie, jak mogłam być tak głupia, żeby widać się w środku nocy? Weszła pani w dobrym momencie. Mówisz do mnie pani? Z przyzwyczajenia. Przecież urosłem. Dobrze wyglądasz, tak? Silny i zdrowy. Kategoria A. Mamo, przestań. Może zaparzę herbaty. Nie przeciągajmy tego powitania. Napuściłam wody do wanny. Właściwie, jak mogłam być tak pewna, że wrócę? Mogłabym nie wrócić i byłby kłopot.
No właśnie. Pójdę już.